Teraz przejdziemy właściwie do części prognoz, czyli więc jakie są plany strategiczne, taktyczne i operacyjne Ukrainy na najbliższe, można powiedzieć, miesiące, na najbliższy rok. Tutaj tym razem najpierw zaczniemy od Marcina. Jak to wygląda ze strony czysto wojskowej, gdzie Ukraińcy bardziej chcą się bronić, gdzie Ukraińcy bardziej będą chcieli atakować? To tak szczerze mówiąc, to pytanie powinno być pierwotnie skierowane do Maćka w pierwszej kolejności, dlatego że był byłym żołnierzem, był zawodowym żołnierzem i ciężko mi wyprzedzić jego, tym bardziej, że no, ja w wojsku nie byłem, chociaż jestem miłośnikiem wojska i kocham militaria i wojskowość, natomiast nigdy nie byłem, więc ciężko mi to odpowiedzieć. Mogę oczywiście odpowiedzieć jak najbardziej. Bitwy świata, dobra? Patrz na to jak na bitwy świata. Słuchajcie, dobra. Gdybać możemy jako historyk, tak, mogę gdybać i powiedzieć... Że to są nazistowskie Niemcy i... Nie, słuchajcie, to tak się nie da, bo to nie jest druga wojna światowa, chociaż te walki czasem przypominają drugą wojnę światową, pierwszą wojnę światową, natomiast no, gdybać możemy. Na ten moment głównym celem armii ukraińskiej będzie wykrwawianie wojsk rosyjskich, które będą, że tak powiem, ponosić kolosalne straty, a w odpowiednim momencie przeciwuderzenie albo kontratak lub ofensywa, którą już pokazali, że potrafią wykonać i to w pięknym stylu, gdzie to wszystko zależy od tego, gdzie będą te walki miały największe natężenie. Oczywiście wszyscy liczymy i w sumie strona ukraińska cały czas powtarza o wyzwoleniu Zaporoża, i o Krymie jest wspomniane też, że do 2023 roku do końca Krym będzie wyzwolony. Natomiast myślę, że Ukraina będzie czekać. Będzie czekać. Wszyscy też mówią tutaj o odcinku białoruskim. Ja na ten moment wykluczam kierunek białoruski, dlatego że ukształtowanie terenu w dzisiejszym okresie czasu i na wiosnę to będzie wielkie wyzwanie dla wojsk rosyjsko-białoruskich, nawet jeżeli główną siłą będą Rosjanie, a uzupełniać ich będą Białorusini, to jest to ogromne wyzwanie logistyczne i do natarcia w tym rejonie. Natomiast jeżeli chodzi o Donbas, obstawiałbym walki, które miałyby wykrwawiać Rosjan, nawet jeżeli by się wiązały z cofaniem się wojsk ukraińskich, aby w odpowiednim momencie przejść do działań ofensywnych, i to na zasadzie działań ofensywnych dyktowanych przez stronę ukraińską. Nie potrafię wam naprawdę określić, jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach. Wszyscy też czekamy teraz na mrozy, bo chcielibyśmy zobaczyć, czy faktycznie strona ukraińska będzie decydowała się na działania ofensywne, czy jest gotowa. Ja myślę, że jest gotowa i to na więcej niż na jednym kierunku, ale też nie zapominajmy, że Rosjanie po wycofaniu wojsk z przyczółka chersońskiego odzyskali swobodę manewru, mają też jednostki w odwodach, częściowo te jednostki też zostały wykorzystane do walk teraz, tak samo jak i ukraińskie, natomiast i strona ukraińska posiada odwody, i strona rosyjska też, i strona ukraińska, o ile może liczyć na wsparcie Zachodu, na zasadzie kroplówek, które będą pomału tam pompowane w strukturę sił ukraińskich, natomiast strona rosyjska będzie się wzmacniała kolejnymi falami, podejrzewam, bo to nie jest jedna fala mobilizacyjna i raczej bym tutaj się skłaniał do większych ilości tych fal, czy ewentualnie normalnej mobilizacji, o co w sumie sam Girkin od wielu miesięcy się domaga. Natomiast tak mówię, jeżeli chodzi o te kierunki, które wymieniłem, tak by to wyglądało. Przychylam się do tezy Fischera, który powiedział, że on widzi teraz możliwość uderzenia tylko na jednym odcinku, jeżeli chodzi o Rosję, czyli uderzenie na Charków, który, popieram go, miałby kluczowe znaczenie dla samej Rosji. Przypomnijmy sobie drugą wojnę światową, znaczenie Charkowa. To znaczenie Charkowa dla Rosjan jest ogromne, naprawdę ogromne i dla Ukrainy tym bardziej, gdyż jest to też ośrodek przemysłowy, mimo bombardowań zakładów, nadal działania zakładów tam trwają, może nie w takim formacie, chociaż podejrzewam, że strona ukraińska przez wiele lat od 2014 roku przygotowała się na konflikt z Rosją, o czym sama informowała, że dla nich ta wojna trwa od 2014 i pewne procedury i postępowanie na wypadek pełnoskalowego konfliktu zostało przygotowane i te zakłady
działają, chociażby ostatnie informacje o uruchomieniu produkcji pocisków 152 bodajże milimetry ukraińskich fabrykach, więc tutaj to by potwierdzało, że przeszli przez ten okres przejściowy, wznawiają pewną produkcję. Podejrzewam, że tak samo w rejonie Charkowa też te zakłady, ogromne zakłady też tam funkcjonują i naprawdę ma to ogromne znaczenie dla samej Ukrainy. Macieju, ty z geopolityki jesteś lepszy, z wojskowości też pewnie, więc bardzo bym prosił o rozwinięcie. Marcin, to pytanie jest jak gorący kartofel, bo my mamy się postawić w pozycji Ukraińców. Co wcale nie jest łatwe, bo jak dotąd sztab generalny Armii Ukraińskiej, jeżeli nie chciał o czymś informować, to tak naprawdę informacje nie wyciekały stamtąd i wszystko było tylko i wyłącznie naszymi estymacjami, co według naszego stanu wiedzy, obserwacji i łączenia kropek nam się wydaje, albo co widzimy, jeśli opisywaliśmy tylko i wyłącznie bieżącą sytuację. Więc powiem tak. Przybliżony cel działań ukraińskich możemy sobie chyba scharakteryzować. Jest nim a. odzyskanie kontroli nad terytoriami, jakie obecnie zajęła Rosja, i to w dwóch etapach. Etap pierwszy, to co zajęła od dnia 24 lutego do dzisiaj, oraz etap drugi, zajęcie tego, albo raczej odzyskanie tego, co zostało zajęte w roku 2014. Który z tych, jakby to powiedzieć, zadanie bliższe i dalsze, które uda się zrealizować? Trudno powiedzieć, ale najpierw trzeba zrealizować jedno z nich, żeby był komplet. I teraz, czy można żonglować kierunkiem, które zadanie najpierw, które później? Tak, w zależności od tego, gdzie zaczęliby szukać powodzenia dla pierwszego z tych planów. Jeśli by zaczęli szukać powodzenia dla pierwszego planu na Zaporożu, to tak, w przypadku uzyskania powodzenia, są w stanie spowodować to, aby mieć szansę na odzyskanie kontroli nad Krymem. I to byłby wtedy element zadania dalszego, ale tylko w pewnym wycinku całego terytorium. Bo teraz zostaje teren Ługańska, Doniecka i wszystko na północ, które do tej pory jeszcze są kontrolowane przez Rosjan, tamten sołobożański odcinek frontu. I czy sił będzie miała Ukraina odpowiednio dużo do tego, żeby działać na dwóch takich kierunkach, tu już raczej mam wątpliwość, bo w przypadku włamania się z kierunku zaporowskiego, żeby dojść do Melitopola, czy Berdiańska, czy po prostu ogniem już kontrolować całkowicie komunikację przez Mariupol w kierunku do Krymu, to trzeba będzie tam ustanowić silną obronę, bo od strony Doniecka byłyby wściekłe rosyjskie ataki, żeby zlikwidować to włamanie, a reszta będzie musiała rolować obronę rosyjską, przesuwając się od miejsca włamania wzdłuż Dniepru, w tym pasie pomiędzy Dnieprem a Morzem Azowskim, spychając w kierunku właśnie Krymu. I część sił działania typowo zaporowe tam w rejonie, tak frontem w kierunku właśnie Doniecka, reszta musiałaby dojść w jakimś momencie jednak aż do Morza Azowskiego, żeby tu było bezpiecznie i mieć zabezpieczony ten, jak to się mówi, lewe skrzydło. Dokładnie. Skręcając właśnie na południowy zachód i zwijając obronę rosyjską aż do Krymu. I tutaj są potrzebne spore siły do tego. Ponadto przypomnę, że teren tutaj frontu zaporowskiego Rosjanie sobie naprawdę mieli czas, mocno go tutaj przygotowali do obrony. Jest ich tutaj całkiem sporo. Druga rzecz. Gdyby zdecydowali się zacząć działać na kierunku sołobożańskim bardziej, zabezpieczając Charków, bo w przypadku, gdyby uderzyli z sukcesem Swatowe dalej na wschód, Łyman i tak dalej, do Starobielska, no to musieliby cały czas wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej rozstawiać kolejne siły, czyli słabłaby ilość jednostek nacierających, a coraz więcej musiałoby zajmować pozycję obronną, zabezpieczając odcinek granicy, czyli wystawialiby się na uderzenie od strony Białgorodu, właśnie na Charków lub też gdzieś bardziej w rejonie
połowy odcinka pomiędzy Charkowem a ostatni odcinek tej granicy tu na północy, niech to będzie, że Czertkowo. I wszędzie byliby narażeni na uderzenie. I zapewne, jakby to powiedzieć, taktyka by nakazała, aby to obsadzanie linii granicznej robiły jednostki najlżejsze, czyli Gwardia Narodowa albo SOT, czyli też jednostki, na które uderzenie ciężkich wojsk operacyjnych miałoby największe szanse powodzenia. Więc tu naprawdę są dylematy. Kiedy i jak oni będą to chcieli osiągnąć, to jest ich wybór. Natomiast obserwując, jak oni dotychczas postępowali, wiemy na pewno, że prawdopodobnie w tym momencie na obydwu wybranych kierunkach, z których tylko jeden byłby realizowany faktycznie, a drugi byłby pozorowany lub konieczny, lub pomocniczy zapewne, najpierw przystąpiliby do izolacji pola walki i systematycznego niszczenia logistyki, stanowisk dowodzenia i tak jak teraz mamy to, bo niektórzy nawet Ukraińcy mówią, że to właśnie rusza ta ich ofensywa, gdzie likwidują największe skupiska siły żywej, gromadzone w budynkach użyteczności publicznej, tak jak w Makijewce i paru innych miejscach w ostatnich dniach. Więc to myślę, żeby sobie z tego nie zrezygnowali, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby sparaliżować i osłabić zwłaszcza to kwatermistrzostwo rosyjskie z zaopatrzeniem dla ich zwłaszcza artylerii oraz paliwo dla jednostek używających ciężkiego sprzętu. Więc to mamy takie coś. Co jeszcze? Darek Kozerawski przewidział tak naprawdę dwa warianty tego wszystkiego. Wariant pozytywny ogólnie, czyli że Ukraińcom udaje się odzyskać większość skontrolowanych do 24 lutego poprzedniego roku terytoriów, za wyjątkiem Krymu najprawdopodobniej. Takie przyjął, ale to jest rozwiązanie pozytywne. Drugie rozwiązanie jest to rozwiązanie realne i tu niestety wkrada się nam pojęcie długotrwałego konfliktu, częściowo zamrożonego w niektórych miejscach, gdzie tak jak teraz w tej chwili na Chersońszczyźnie jest wiązanie się walką artylerii, trochę kąsania się przez lekkie siły w rejonie wysp i ujścia Dniepru i tam się za dużo nie dzieje. Cały czas są wiązane siły, ale nic zbyt dużo się nie dzieje. Natomiast trwa wojna hybrydowa, trwa zarówno na terytoriach objętych działaniami wojennymi, jak i na ich zapleczu, jak i na terytorium Europy, gdzie agentura rosyjska będzie robiła wszystko, aby rozbijać jedność NATO oraz Unii Europejskiej. Przykłady chociażby zachowanie Rosjan w Berlinie i organizowanie różnego rodzaju pikiet dla poparcia Rosji. Nawet ten pasek na TVP z tym, że jak tam było? Bohaterska obrona Rosji? Tak. Też mnie to rozwaliło na drobne. To, dla mnie to są też działania agenturalne, szeroko rozumiane. I może się okazać, że na niektórych odcinkach frontu będzie się działo niewiele, a będą też te najbardziej gorące odcinki, takie jak właśnie Donieck, Ługańsk, w tamtą stronę na północ, gdzie będzie się działo dużo, dużo więcej i obydwie strony będą w stanie wtedy gromadzić na wybranych odcinkach dowolnie duże siły. Ale reasumując, jak długo kto wytrzyma? Jeżeli podtrzymana zostanie ta pomoc, którą dotychczas w takim wymiarze uzyskuje Ukraina od reszty świata, no to Ukraina ma szansę wytrwać w swojej obronie. Tu kluczowym jest podtrzymanie tego wsparcia i budowanie odpowiedniej pozycji międzynarodowej cały czas dla tych wszystkich działań. Natomiast pamiętajmy, Rosjanie zmobilizowali 300 tysięcy mobików, do tego wzięli z 200 tysięcy tych z dwóch poborów roku 2022, przedłużyli kontrakty żołnierzom kontraktowym, kolejne uzyski. 24 tysiące więźniów, którzy zasilili Wagnera, też się liczy. Wszystko, co się dało wyjąć z ługańskiej, donieckiej, prawda, bantu stanowej republiki, też. Ile im z tego mogło zostać? 60-70 tysięcy może jeszcze być. Podobno straty na poziomie około 50% w jednym i w drugim wypadku. Tak.
Tak, dokładnie. A było tego wszystkiego około 130-140 tysięcy w sumie zmobilizowano tam. Dlatego mówię, mogło im zostać 60-70. I teraz okaże się, że kontynuując po około 23 stycznia, takie ja mam informacje, mobilizację tą ograniczoną, ale robiąc jej kolejną falę, to już w tym momencie ile tego możemy mieć w rosyjskiej armii? Może się okazać, że kolejne 500 000 zostanie mobików złowionych. Niezależnie od tego, jak, co będą sobą prezentować, będzie ich dużo i wtedy się może okazać, że rosyjskie wojska lądowe w swoim komponencie zdolnym do działań ofensywnych na kierunku ukraińskim będą mogły mieć nawet do około 1 200 000 żołnierzy. I powiem tak, to będzie oznaczało, że od czasów wojny koreańskiej, nie było nigdzie zaangażowanych tak wielkich sił liczonych w setkach tysięcy przez jakąkolwiek stronę konfliktu. Po prostu mentalnie cofniemy się do wojny koreańskiej, która była niedługo po wojnie przecież II światowej. Takich mas żołnierzy w Europie od 1945 roku nikt nie widział. I NATO nie będzie mogło na spokojnie sobie na to patrzeć. Musi z wyprzedzeniem wzmacniać zarówno Ukrainę, która może upuszczać krwi i denazyfikować te siły zarówno w sprzęcie, jak i w ludziach, jak i NATO musi intensywnie wzmacniać państwa frontowe, takie jak my, takie jak Rumunia oraz państwa bałtyckie. Więc tu jest kilka rzeczy, które musi robić NATO, niezależnie od tego, co i jak planować będzie Ukraina. Ale wierzę w to, że sztab i dowództwo ukraińskie znajdą sposób na to, aby związać w jak największym stopniu jak największe siły rosyjskie, spowodować tam jak największe straty w sile żywej wśród tych właśnie zmobilizowanych niestety, tak aby wywołać odpowiednie poruszenie społeczne w rosyjskim społeczeństwie. Żeby oszczędzić, że tak powiem, głosu Maćkowi, Sawa, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Znaczy, tak może... Postaram się skrócić. Powiem tak. Plany. Ja cały czas wierzę i skłaniam się koło tego, znaczy wierzę, skłaniam się ku temu, że jak tylko zacznie się teraz mrozy, te kilkudniowe mrozy i będzie perspektywa tego, że to się utrzyma taka temperatura, liczę na zimową walkę o inicjatywę. To znaczy... Uważam, że Ukraińcy wyprowadzą może nie wielką jakąś ofensywę, tylko lokalne kontrataki, żeby jak najbardziej związać siły rosyjskie, żeby nie pozwolić Rosjanom dokończyć szkolenia tych mobików, którzy są na Białorusi i w Rosji się szkolą na poligonach. Żeby zmusić ich do przyspieszonego rzucenia ich na front, żeby Rosjanie nie mogli jakby dyktować warunków swoimi atakami na danych odcinkach. Co do samego Krymu, wydaje mi się, może to zabrzmi strasznie i niefajnie, ale skromnie uważam, że Ukraińcy... Myślę, że bez żalu by się rozstali z Krymem. Wiadomo, no, ich PR cały czas mówi o odbiciu Krymu, że już, że w przyszłym roku wejdziemy na Krym i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest też po prostu podwyższanie swojej pozycji negocjacyjnej, bo prędzej czy później do jakichś rozmów będzie musiało dojść. Mam nadzieję, że później po sukcesach ukraińskich. A co do samych frontów, podkreślę, oczywiście ja tutaj czysto spekuluję, ale podkreślę raz jeszcze to, że nie sądzę,
aby Ukraińcy zdecydowali się na jakąś wielką ofensywę tylko w jednym miejscu. Będą, tak jak to pokazali z Chersoniem i Charkowczyzną, będzie musiała nastąpić czy pozorowana ofensywa, czy uderzenia w minimum dwóch, trzech miejscach, żeby wiązać właśnie rezerwy rosyjskie i skupiać ich obwody oraz artylerię bądź doborowe jednostki. Oczywiście, no, głównym celem, wydaje mi się, dla Ukraińców będzie przecięcie korytarza lądowego na Krym, zwłaszcza że sytuacja na południu jest nieciekawa dla Rosjan, co pokazują te desperackie ataki na Wuhledar, Pawliwkę, czyli próba odrzucenia Ukraińców od jedynego tam połączenia kolejowego między Donieckiem a południem, co oznacza, że most krymski jest, to co już wcześniej podkreślaliśmy, że most kerczeński jest w o wiele gorszym stanie niż się na początku wydawało. Także całe to południowe zgrupowanie wojsk, Krym, flota czarnomorska, która tam stacjonuje, no tak naprawdę no, opiera się tylko i wyłącznie na dostawach statkami przez Morze Azowskie i transport kołowy głównie, więc no to będzie w interesie Ukraińców, żeby przeciąć ten korytarz lądowy na bank, ale chyba tak jak kiedyś Maciek mówił na którejś z naszej, na jednej z naszych debat bądź na którymś z wywiadów, Ukraińcom będzie na pewno łatwiej zaatakować tam, gdzie Rosjanie się nie bronią, tylko atakują. To jest oczywiście czyste spekulacje, ale nie ma też tam jakichś większych jakby celów strategicznych w samym Donbasie, ale nagromadzenie jednostek ukraińskich w rejonie Donbasu w wielkości no, praktycznie całej naszej polskiej armii w stanie pokoju może być właśnie tym miejscem takim odciągającym uwagę, czyli lokalne kontrataki tutaj właśnie. Bachmut, Soledar i tak dalej, i tak dalej. Na przykład atak na Popasmo, czemu by nie? W końcu to jest duży hub kolejowy. Ale no oczywiście też może być też mogą być większe ataki na odcinek słowożański, no ale ogólnie wydaje mi się, że priorytetem jednak będzie południe, tylko tak jak mówię, główne uderzenie, ofensywa na południu nie odbędzie się bez ataków w innych miejscach. Tak tylko skrótowo. Jeżeli mogę, ja bym tylko dodał tak. Oczywiście, ale pamiętajmy, że celem każdej wojny jest wyeliminowanie siły żywej przeciwnika. Jeżeli armia przeciwnika zostanie wyeliminowana, nikt nie będzie miał jak bronić swojego terytorium, przynajmniej jeżeli chodzi o stronę broniącą się, jeżeli straci armię. I teraz popatrzmy sobie na efekt każdej wojny, bo to w każdej wojnie jest, jeżeli przedtem bitwy rozgrywane podczas wojen decydowały o losach wojen, tak? Dzisiaj mamy kampanie tak zwane, czy operacje prowadzone i w II wojnie światowej pokazywali to też Niemcy i pokazywali to później Rosjanie, którzy wyprowadzali operacje, nauczyli się tego, to robić na, powiedzmy, głębokość do 200 do 300 kilometrów, rozbijając już w pierwszych dniach niemieckie oddziały i zajmując teren, bo tego terenu nie miał kto bronić, tak? Nim Niemcy ściągnęli posiłki i zatkali front, no to się front zatrzymywał na jakiś okres czasu, no bo te ataki oczywiście były bezskuteczne, wiadomo, że logistyka musiała być podciągnięta. I to samo tyczy się strony ukraińskiej. Co dzisiaj strona ukraińska robi? Broni się tam, gdzie może atakuje i zadaje jak największe straty stronie atakującej, czyli rosyjskiej, co przekłada się na straty w sprzęcie, w sile żywej. I oczywiście dzisiaj sam powiedziałeś, Bartku, Macieju, o tym, że no, dzisiaj straty są tak duże, że z magazynu są wyciągane sprzęty starszej, że tak powiem, kategorii, T-62, starszy sprzęt, nawet armaty, które są wyciągane z magazynu z lat 40. czy nawet z okresu II wojny światowej. Haubice D1. Tak.
I dokładnie dzisiaj robią Ukraińcy to samo, co kiedyś robili Rosjanie, czyli w 1941-1942 roku, gdzie na gwałt, poświęcając wszystko, próbowali zatrzymać wojska niemieckie, wykrwawiając je, i to samo później robili przecież i pod Stalingradem, i to samo później robili pod Kurskiem, gdzie poświęcając własne wojska, wyeliminowali czy wykrwawiali przeciwnika, aby potem samemu przejść do uderzenia, bo mieli na to siły, tak? O to mi chodziło, Marcin, może się niezbyt dokładnie się wypowiedziałem. Przez walkę o inicjatywę mam na myśli przejęcie inicjatywy w zimie, mam na myśli właśnie takie lokalne kontrataki ukraińskie, tam gdzie mogą, żeby wykrwawić Rosjan, żeby zmusić ich do użycia swoich rezerw, których nie będą mogli użyć do własnej ofensywy. My jesteśmy o tyle, Bartek, w złej sytuacji, znaczy jako czy osintowcy, czy jako osoby, które oglądają ten konflikt z zaangażowaniem, bo oczywiście ciężko byłoby powiedzieć, że siedzą to osoby, które nie siedzą w tym temacie, czy nie obserwują tego konfliktu, ale brakuje nam informacji, które by nam powiedziały, jaki koszt poniosła strona rosyjska, aby dzisiaj zmusić stronę ukraińską do wycofania się ze Soledaru, tak? Jakie straty poniosły te jednostki, bo sam Prigozhin 2 dni temu powiedział, że on woli stracić 7 swoich żołnierzy i zabić jednego Ukraińca, ukraińskiego żołnierza, który walczy na tym froncie powiedzmy od 8 czy 10 miesięcy i jest więcej wart niż jego 7 żołnierzy. I powiedział to sam Prigozhin. I to jest efekt tego, że oni nie liczą się ze stratami. Oni dzisiaj są gotowi poświęcić nawet i 100 swoich żołnierzy, aby zabić powiedzmy 2 Ukraińców i zdobyć to 10 m2, ale jakim kosztem? Czy dzisiaj strona ukraińska, wycofując się, zawężając odcinek frontu, żeby te wojska, które wyprowadza z rejonu potencjalnego zagrożenia, aby nie narażać je na dodatkowe straty, jest gotowa do przeciwuderzenia, czekając tylko, aż osiągnie ona taką przewagę w danym miejscu, że wojska, które poniosły tak duże straty, są zdemoralizowane moralnie z powodu strat, że nie będą w stanie odeprzeć nadchodzącego uderzenia ukraińskiego, bo my nie wiemy, czy strona ukraińska właśnie taką koncepcję nie obrała. Jest to możliwe, ale też pamiętajmy o tym, że no, niemiecka szkoła walki przewiduje bardzo sympatyczne wykorzystywanie pojęcia wycofania wobec przeważającego przeciwnika, skierowania go, skanalizowania w odpowiednie miejsce, gdzie następuje znienacka wyprowadzenie i to nie bezpośrednio w bok, ale dosłownie najczęściej tak obrazowo ujmując, jak ta główne siły nacierającego miną odpowiedni punkt, następuje kontratak, uderzenie prawie od tyłu. Wykorzystanie. Nie w bok, tylko prawie, że od tyłu. I teraz jeżeli by to była odpowiednio zorganizowana sytuacja, zasymulowanie powodzenia dla Rosjan, odpowiednie siły duże przygotowane do tego kontrataku i to najlepiej jeszcze w kleszcze, czyli z 2 stron i wtedy wejście w miejsce skąd szło to natarcie i znaleźć tam przestrzeń i wlać wtedy zagony wojsk zmechanizowanych w tą wyrwę, mogą uzyskać gwałtowne powodzenie, wprowadzając panikę w szeregach rosyjskich, a biorąc pod uwagę, że to są mobiki już, a nie kontraktowi żołnierze, naprawdę szansa na to jest duża wtedy. Więc jeżeli takie coś planują, to mam nadzieję, że dobrze im to pójdzie, a ta szkoła niemiecka w tym zakresie naprawdę dobre wzorce daje. Macieju, i tu powiem ci tak, wiele osób na początku września pisało, że Ukraińcy przeprowadzili operację wzorem niemieckiej operacji na odcinku Bałakłai, wzorując się na niemieckiej operacji z maja 1942 roku. Dokładnie. Ba, ja powiem jeszcze więcej. Jeszcze te trollowanie, no nie? Tak, ale dzisiaj powiem tak, jeżeli wykorzystujemy, czy korzystamy z dorobku historycznego wojskowości, czyli chodzi o planowanie, wykorzystywanie planów. I dzisiaj takie głosy potwierdzają to, że Ukraińcy wykorzystali niemieckie plany operacyjne do wykorzystania w swojej operacji. To czy dzisiaj nie możemy nie powiedzieć, że możliwe, że Ukraińcy wykorzystają to, co zrobił Manstein w 1943 roku w lutym, gdzie wpuścił Rosjan
bo nie był w stanie ich w tym momencie zatrzymać, ale wpuścił ich świadomie, uderzając od południa wojskami pierwszej armii pancernej, a od strony Połtawy korpusem pancernym SS, który wycofał się. I teraz pytanie, czy poświęcając, bo wiemy, że Hitler zwolnił generał Lanza za to, że Charków został oddany, ocalał korpus pancerny, który stworzył drugie skrzydło, uderzając na wysunięte jednostki rosyjskie, radzieckie, przepraszam, nawet nie radzieckie, tylko sowieckie, powiedzmy sobie uczciwie, wyeliminując zagrożenie, i później wiemy, czym się to skończyło. Brakło nam 2-3 tygodni, oczywiście nie popieram Niemców, żeby nie było, ale brakło 2-3 tygodni, aby i prawdopodobnie Kursk znalazł się w zasięgu niemieckich jednostek pancernych. Wiemy, że skończyło się tak, jak się skończyło, tak? Ale później to samo Manstein zrobił na jesień 1943 roku, gdzie wpuścił wojska rosyjskie, sowieckie pod Kijowem w głębi operacyjną, skoncentrował siły na skrzydle i z pamiętników nie wiem, czy nie Koniew, ale nie jestem pewny, zasugerował dowódcy III Armii Pancernej, że prawdopodobnie Niemcy skoncentrowali siły na skrzydłach, bo zbyt szybko, towarzyszu, wchodzicie w głębię operacyjną. Mówię o przeciwuderzeniu niemieckim w sumie na południe od Kijowa, listopad 1943 rok. O którym mało też się mówi, bo to tak naprawdę ostatnie zwycięstwo wojsk niemieckich w tym rejonie. Ja się tylko boję, żeby nie było takiej sytuacji po prostu, że Ukraińcy będą troszeczkę więźniami swojego PR-u. Żeby nie doszło do takich sytuacji, jak była w Siewierodoniecku, że kwestie polityczne, PR-owe przeważą kwestie wojskowe. I to jest właśnie jedyny kaganiec na w pełni wykorzystanie operacyjne swoich wojsk przez Ukrainę. Że źle by wyglądało PR-owo oddanie terenu, wpuszczanie ruskich po prostu w przestrzeń taktyczną. Tego, będzie ich kaganiec. Znaczy, ja powiem tylko, Bartku, tyle, że to wszystko zależy od tego, na ile albo jakie jest zaufanie pomiędzy Załańskim a szefem armii ukraińskiej i na ile ewentualne odwroty nie będą miały wpływ na morale żołnierza ukraińskiego, ewentualne, bo nie mówię, że takie będą, ale co w sytuacji, gdy wojska ukraińskie będą musiały się jeszcze cofnąć, a tak jak powiedziałem na wstępie tego materiału, pokazały, że mają taką, jeżeli są zagrożone, to nie wahają się wycofać i oddać terenu bez walki, aby ograniczyć swoje straty, bo to jest to, co ja powiedziałem, staropolska szkoła w XVII wieku mówiła wyraźnie, że podstawą każdej wojny jest wyeliminowanie siły żywej przeciwnika. I staropolska sztuka wojenna mówiła wprost, wyeliminowanie siły żywej przeciwnika daje nam sukces. I to na dzień dzisiejszy się nie zmienia. W żadnej wojnie to się nie zmienia. Panie kapitanie, Macieju. Znaczy, powiem tak. We współczesnym podejściu do zjawiska wojny eliminacja siły żywej przeciwnika jest tylko ścieżką do realizacji celu. Bo równie dobrze można to osiągnąć w inny sposób, innymi metodami, a w przypadku, przypomnę, napaści Niemiec na Danię, Belgię, Holandię, Luksemburg, desant niewielkiej liczby spadochroniarzy na twierdzę Eben-Emau, dobrze, chyba dobrze wypowiedziałem, sparaliżowało tą podstawę belgijskiej obrony, pozwalając na to, by siły wojsk szybkich dokonały właściwego obejścia przez Las Ardeński i zaatakowały skutecznie już przecież Francję, obchodząc linię Maginot. Więc siły żywej tak dużo wtedy nie zniszczyli, ale wykonali manewr, który pozwolił wymusić pewne pożądane dla Niemców reakcje manewrowe wojsk francuskich i korpusu ekspedycyjnego Brytyjczyków.
A wszystko między nimi było to możliwe dlatego, że z przyczyn politycznych Francja nie obsadziła mocno granicy z Belgią, bo jakby to było widziane przez naszych krajan, przecież de facto Belgów. I znaczenie polityki niestety w tym wszystkim występuje, ale ta siła żywa tu bardziej może tylko i wyłącznie przemówić do rosyjskich matek, że ich mężowie, synowie i ojcowie ewentualnie giną w głupiej sprawie, ale nie liczmy na to, że władza rosyjska przejmie się pojęciem kolejnej setki tysięcy zabitych, bo przypomnę słowa Stalina. Jeden zabity, tragedia. Dwóch, też tragedia. Ale tysiąc lub milion to już tylko statystyka. Dokładnie. I przypomnę jeszcze jedną rzecz. Kompletnie w tej chwili pominiętą. Przewaga w powietrzu i lotnictwo. Na chwilę obecną przewaga w powietrzu i lotnictwo jest po stronie rosyjskiej. Do prowadzenia dobrej, na szeroką skalę zakrojonej operacji zaczepnej, niestety dobrze by było mieć co najmniej wyrównane siły w powietrzu. Z tym będzie dosyć trudno na chwilę obecną dla Ukraińców i uważam, że jeżeli na razie będzie cały czas wolne gotowanie żaby i szarpanie tak, aby generować jak największe straty dla Rosjan i szykować sobie podstawy do dalszego działania, a w międzyczasie pojawiłyby się dodatkowe śmigłowce szturmowe, samoloty, które by w liczbie kilkudziesięciu, zaznaczam kilkudziesięciu, musiały wzmocnić lotnictwo ukraińskie i miałyby odpowiednie uzbrojenie, a piloci odpowiednie umiejętności, to wtedy byłoby to o wiele łatwiejsze. I wtedy to, co mówi generał Budanow, szef wywiadu wojskowego, mogłoby się okazać, że mówimy o wiosennej ofensywie w marcu. Bo do tego czasu wiele rzeczy się może zdarzyć, łącznie z tym, że znajdzie się odpowiednia liczba ochotników zagranicznych do latania samolotami, które mogłyby się znaleźć na wyposażeniu ukraińskim w postaci na przykład, nie wiem, F-16 starszych wersji AB, wersji, no nie wiem, blok 15, blok 20. Natomiast pamiętajmy też, że akurat Opelotkę Rosjanie mają na poziomie OPL wojsk całkiem mocno rozwiniętą, więc to wcale nie będzie łatwe. Ale jest możliwe, aby wypracować tutaj przewagę taką, która wydatnie wzmocniłaby oddziaływanie na lądowe wojska rosyjskie na kierunkach przewidzianych do działań zaczepnych. Uzyskanie przewagi w określonym terenie dla własnych celów. Tak, dokładnie tak. Dobrze, panowie, pojawiło się te kolejne pytanie. Nie wiem, czy mnie słychać. Tak, słychać. Ja was słyszę akurat tylko w niestety speakerze. Sorry, jestem akurat w trakcie zmiany pracy, mniej więcej jest taki tam powiedzmy powodów moralnych i tak dalej. Natomiast fajnie tutaj wpadłem gdzieś tam w pół dyskusji, gdzie rozmawiamy o tym, co tam Rosja może, co nie może. Pracuję dla jednej firmy, nie będę tutaj ujawniał w tej chwili jakiej, powiedzmy firmy samochodowej. My myślimy cały czas, że Rosjanie siedzą sobie i gotują się, że tak powiem, w jakimś swoim kotle, bez wsparcia z Zachodu i tak dalej. Otóż nie. Z mojej strony, dla tej firmy, dla której jeszcze pracuję, osobiście widziałem faktury, które przychodzą przez polskie firmy, to są faktury na miliony. Gdzie idą części do pewnych tam jakichś samochodów i tak dalej. Kto ma w Rosji takie firmy? Też znamy właścicieli. Znamy i od producentów samochodów, i tak dalej. To są miliony złotych i my myślimy, że sankcje działają. Otóż niestety tutaj nie jestem żadną onucą, wręcz przeciwnie, walczę całe życie z rosyjską propagandą i tak dalej. Dlatego też zdecydowałem się na rezygnację z pracy dla pewnej firmy. Pewne biznesy idą nadal dalej. Rosja jest nadal zasilana poprzez handel, poprzez jakichś ludzi, którzy gdzieś tam sprzedają pewne produkty. W dzisiejszym momencie, patrząc na to wszystko, oczywiście powinienem był pójść do ABW i tak dalej. No ja niestety jestem za mały na to, żeby takie rzeczy robić, dopóki nie zmienię pracy. Natomiast przeraża mnie to, bo to, o czym mówimy, to jest jedno. Jest fajne, że Zachód, Ameryka przede wszystkim pomaga. Natomiast to, co się dzieje tutaj w Polsce, no
powiem szczerze, przez ostatnich kilka miesięcy, tak jak nawet do Kamila pisałem z ambasady i tak dalej, jest to przerażające, nie? I teraz pytanie, bo oczywiście strategia gotowania żaby jest fajna, natomiast ile ta żaba będzie się gotowała? I to, co się dzieje w Polsce, bez kontroli absolutnie żadnych służb, bo prawdopodobnie nie wiem, czy u nas już jest tak, że służby nie patrzą na pewne rzeczy, czy nawet gdyby się zgłosiło, to człowiek może będzie miał przerąbane, mówię to z pozycji zwykłego, prostego człowieka, nie? Ale słuchaj, ja bym ci polecał, w każdej korporacji, w każdej firmie jest coś takiego jak whistleblower. Widziałeś tą fakturę? Zrobię tak. Zdjęcie, wyślij tak. Ją do... Ja osobiście usuwałem naklejki z identyfikacją dealera, które mają iść dalej, bo ktoś nie może zobaczyć tych naklejek, tak? Więc to, po tym jak się upodliłem, powiedziałem, że koniec tej pracy, ja sobie zmieniałem pracę na inną, bo powiedzmy, nieważnie tam zarabiam, ale są pewne względy moralne, które nie pozwalają mi, żebym to dalej pracował i tyle, nie? Natomiast to, że, nie wiem, 100 osób w danej firmie to wie, nikt na to nie reaguje, to jest po prostu masakra. Domyślam się, że takich firm jak moja pewnie jest 1000. Przejmując twoje pytanie, jak, ile ta żaba może być gotowana? Teraz najważniej, znaczy chyba teraz właśnie Unia Europejska przede wszystkim dyskutuje od ostatniego czasu właśnie na ujednoliceniu kar za łamanie sankcji. To znaczy, żeby to, co na przykład, nie wiem, robią Węgry, to co, nie wiem, można robić w Czechach czy w Polsce, w Niemczech, żeby to właśnie zostało ujednolicone przez jedno europejskie prawo. I te prace się posuwają mniej więcej już od ostatnich około 2 miesięcy i cały czas są coraz to częstsze zapowiedzi, że dochodzą do pewnych jakichś konsensusów, chociaż jest to trudne. Zobaczymy. Ja bardzo niecierpliwie na to czekam, ponieważ to, co na przykład przez Węgry przechodzi, a to, co może też się przez nas przechodzić i tak dalej, co przechodzi przez Kazachstan, przechodzi przez... Oczywiście. Przez Turcję, no liczymy na to, że po prostu zostaną ogólnoeuropejskie wprowadzone przepisy, które to ujednolicą. I ujednolicą przede wszystkim kary. Co pokazuje na przykład, jest też presja jakby ze strony Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone już wprowadzają, tutaj bardziej chyba Maciek się wypowie, jest większym ekspertem ode mnie w tej sprawie, no ale pojawiły się pewne sankcje amerykańskie na koncerny chińskie oraz chociażby w Azji Centralnej. Czyli właśnie, żeby zmuszać Armenię, Azerbejdżan czy Kazachstan po prostu o strach, że zostaną objęci amerykańskimi, brytyjskimi bądź europejskimi sankcjami, próbując pomagać Rosji. Zgadzam się. Także słuchaj, odpowiadając już tak bardziej na twoje pytanie, chodzi o to, że im dalej w las, tym będzie, wydaje mi się, bardziej to lepiej działać ogólnie. Tak, tak samo jak same sankcje, zauważcie, od typowo politycznych i osobowych przeszły do wybitnie ekonomicznych, które naprawdę walą w Rosję. Walą jej budżet, walą jej przychody, walą jej środki na funkcjonowanie państwa jako takiego. Zgadzam się, natomiast nadal chyba nie jest to na taką skalę, przynajmniej w mojej branży tego nie widać, gdzie przyjeżdża sobie jakiś Gennady, który naprawdę jest w stanie zapłacić 1 000 000 złotych za 1 fakturę i ten człowiek zakłada spółkę w Polsce, która kupuje od nas pewne produkty objęte sankcjami. Polska spółka kupująca od nas nie wzbudza podejrzeń. Natomiast jest jeszcze jedno pytanie. Jak on to wywozi? I tu jest... Przez Białoruś. Całkiem prawdopodobne. Być z tego, co wiem, to przez Republiki Bałtyckie. Podobno też niektórzy ludzie przewożą. Tu już jest jakiś tam dalszy temat, rzeczywiście gdzieś tam kto ma swojego pogranicznika i tak dalej, jak pracowałem kiedyś dla dealera w Gdańsku, to też były takie jakieś tam układy, że oni się tam wozili. Natomiast no, jest to straszne, jakie to jest sito, mimo wszystko.
przynajmniej od naszej strony. Z drugiej strony, no, produkcja samochodów w Rosji spadła, jeśli z tego co się pamiętam, o 97%, i to już miał Putin nawet, z tego co pamiętam, parę miesięcy temu już miał reagować odnośnie wprowadzenia nowych, mobilizacji przemysłu, motoryzacji. I wprowadzono ten, miano wprowadzić tą właśnie nową ładę bez ABS-u, bez poduszek, bo nie ma na to czekać. Okay. A samochód elektryczny, rosyjski samochód, tak naprawdę jest chiński. Tylko to jest wszystko śmieszne i to jest propaganda. Natomiast my mówimy o rynku, który ma miliony samochodów, które do tej pory jeździły. I zakładamy, że wszyscy najwięksi producenci, Mercedes, BMW, nie wiem, McLareny, Aston, oni się wszyscy wycofali z Rosji. Ale zostało tam setki tysięcy ludzi, którzy jeżdżą tymi samochodami. Oni nie mogą zrobić przeglądu. Przez pierwsze pół roku tam jeszcze było ok. Nie? Natomiast teraz już doszło do tego, że jak ktoś stłucze szybę w Rolls-Royce, ktoś, nie wiem, wybije szybę w BMW 7, ktoś sobie, nie wiem, przedziurawi mu się wydech w najnowszym S-Class, oni muszą gdzieś kupić te części. I te części idą dalej. Przez Polskę. I to jest przerażające, jak bardzo dziurawe jest to sito, bo jeśli są tutaj w Polsce firmy założone przez Rosjan, które mogą wystawić faktury na miliony złotych, to tylko świadczy o tym, że gdzieś jest jakaś przerwa. Gdzie jest? Nie wiemy. No bo jeśli polska firma kupiła od nas części za milion złotych, no to to nie znaczy wcale, że powstało 100 warsztatów w Polsce, które naprawiają samochody marki premium. To znaczy, że gdzieś te części idą. No oczywiście. Słuchaj, bo też nie chcemy się fiksować na tych częściach. No ja... Nie, ale mówię ogólnie, tak jest w wielu produktach, tak? Ja nie mówię o częściach. Mówię o wielu innych częściach, które też idą ze Szwajcarii i tak dalej. To, co było na zdjęciach w dronach, tak, elektronika i tak dalej. Gdzieś to idzie, tak? Są tu ludzie, którzy tym handlują. Czekamy na ujednolicenie po prostu konsekwencji załamania sankcji. Tak, natomiast czy masz jeszcze jakieś tutaj pytanie? Bo już nie, tak nie, byśmy... ja absolutnie nie. Tylko chciałem tak sobie dołożyć, bo jestem pierwszy w Discordzie, trochę się włączyłem. Dziękuję bardzo, można było mi udzielić głosu. Bardzo. To był taki mój głos tylko w tej wojnie. Dziękuję serdecznie i będę słuchał dalej. Dziękujemy. Jeśli możesz zejść z podium, jeżeli już nie masz żadnego... O, dziękujemy. No i tak, kolejne pytanie więc brzmi, panowie, jakie są realne możliwości rosyjskiego, nie tylko wojska, ale wręcz państwa, gospodarcze i militarne, też w zależności na jakiej stopie walczyć w tej wojnie, no bo jak też słyszymy właśnie o tym, że te sankcje zaczynają bądź co bądź powoli dotykać się rosyjską, a widzę, że ten blok chociażby rosyjski na przykład, chociażby jeżeli chodzi o Armenię, się powoli łamie. Chiny, no chociażby w porównaniu do tego, jakie miały stanowisko na początku tej wojny, jakie mają teraz, też się zmienia powoli. Jak długo Rosja jest na tej stopie w stanie walczyć i eskalować, bądź być na tej samej pozycji? To pytanie na początku oddaję do kapitana. Zaryzykuję tezę, że na początek kwestia przestawiania produkcji na gospodarkę wojenną zwiększy zdolność zaspokajania potrzeb kompleksu wojskowo-przemysłowego i armii. Natomiast to się musi odbyć siłą rzeczy kosztem obywateli cywili. Więc dojdzie do stopniowego pogarszania się zaopatrzenia we wszystko. Dojdzie do pogorszenia dostępności podstawowych usług. O lekarzach już było, że zbyt wielu ich zmobilizowali, jest kłopot. Więc będzie z czasem nieciekawie. Ile czasu to zajmie od przejścia, to przejście od momentu, kiedy będzie zwyżka zdolności rosyjskich po mobilizacji gospodarki, do spadku. Myślę, że zaczniemy mieć szansę obserwacji tego dopiero z końcem roku, więc gdyby się ta wojna skończyła do połowy roku, byłoby zdecydowanie lepiej. Jeżeli ta wojna będzie trwać, to dopiero z końcem roku zacznie realnie społeczeństwo rosyjskie odczuwać, ale już pełnozakresowo, pod każdym względem to, że wysiłek wojenny, jakby to powiedzieć,
determinuje wszystko w ich kraju. Jednocześnie z tym będzie postępowało zamordystyczne traktowanie przecież tych obywateli. Już znowu są informacje o tym, że rozpoczęło się polowanie na każdego, kto idzie ulicą, żeby mu wręczyć bilet. Więc kolejna fala możliwej migracji z Rosji znowu się przydarzy do państw chociażby Republik Środkowoazjatyckich. I nie jest to optymistyczne to, co mówię, bo mówię, najpierw będzie wzrost zdolności zaspokajania tego, co armia potrzebuje, a dopiero będzie potem spadek wraz z degrengoladą wszystkich systemów, które są bez serwisu, bez maintenance'u, nieobsługiwane przez zachodnich specjalistów, zachodnie korporacje. Nie będzie update'ów do software'u, który będzie się niestety wykrzaczał albo zapętlał. To musi potrwać. Pierwszy rok dopiero nam niedługo minie. Musi minąć trochę więcej, żeby, jak to się mówi kolokwialnie, zegary zdążyły przeskoczyć tak, żeby systemy zauważyły, że powinny się zepsuć. Tak bym powiedział. Ja myślę, że powoli to już się zaczyna. Znaczy... Powoli tak, ale nie we wszystkich zakresach, a już wszędzie i wszystkich dotknie. Zależy od branży. Wszystko zależy od branży. Tutaj właśnie poruszona branża motoryzacyjna tak naprawdę upadła. Popatrzcie na przykład, co się dzieje... Ale mówisz o motoryzacji takiej osobistej, osobowej, natomiast motoryzacja ciężarowa cofnie się może generacyjnie, ale będzie dalej działać. Będą to proste rzeczy, ale dalej skutecznie wożące towar. No tak, tak, ale to widzisz, no chodzi mi bardziej właśnie o taką motoryzację, wiesz, okej, okay, no dla szarego człowieka, który zwykle, no stać go tylko na ładę, okej, okay. Jeszcze tego nie odczuję, ale już widać, już to jest odczuwalne, jeśli chodzi o jakiekolwiek inne marki. Właśnie te kombinacje z ciągnięciem tutaj poruszone, właśnie z ciągnięciem części zamiennych i kombinowaniem, jak je przewieźć do Rosji. Wydaje mi się, że właśnie teraz głównym celem dla Unii Europejskiej jako takiej będzie właśnie uszczelnienie sankcji i dotkliwość łamania ich. I to będzie jakby głównym celem na początek tego roku dla Unii Europejskiej. Tak, tak, tak. Już jest. A, dobra, sorry. Myślałem, że coś chciałeś dopowiedzieć. Nie, to na chwilę się wyłączę. Na moment. Okej. Wracając, wydaje mi się właśnie, że początek tego roku będzie głównie dla Unii Europejskiej to, co już przed momentem mówiłem, że będą się starać ujednolicić łamanie sankcji, uszczelnić system, ponieważ on już działa i on powoli w zależności od branży inaczej uderza. Tak jak Maciek mówił, ustawienie się na przestawienie przemysłu na produkcję wojskową powoduje niedobór dóbr konsumpcyjnych dla społeczeństwa. Czyli przestawienie się na chociażby przygotowywanie posiłków, tak? Konserwy, MRE, które będą musiały iść na potrzeby wojska. Spowoduje niedobory mięsa dla szarego człowieka, niedobory warzyw i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Rosjanie będą to próbowali rekompensować przez swoich sojuszników, ale umówmy się, Rosja została tak naprawdę troszeczkę zaizolowana. Zaizolowana na zasadzie takiej, że to widać chociażby od pół roku po głosowaniach w ONZ-cie. Rosja została z Iranem, Koreą Północną, Chinami na zasadzie takiej, że Chiny starają się im pomagać, bo jest to w ich interesie, ale z drugiej strony nie chcą przekroczyć pewnej czerwonej linii, żeby nie oberwać od Amerykanów i nie zostać obłożonymi sankcjami za pomaganie Rosji. Więc to jest takie... Wydaje mi się, że to już się zaczęło. Ten proces degradacji rosyjskiej gospodarki
już się rozpoczął. I tylko w zależności po prostu od branży. Popatrzmy na przykład centra handlowe, tak? Dlaczego one tak płoną? Ponieważ w Rosji, ostatnio czytałem taką analizę, około 480 różnych centrów handlowych i połowa z nich jest już na sprzedaż. Kto to kupi? Tylko rynek wewnętrzny w tym momencie, bądź chiński, ale poza tym one zaczynają płonąć, ponieważ ktoś woli tak zwany zastosować damage control, czyli wyrównanie strat i woli spalić swoje centrum handlowe, żeby dostać pieniądze z ubezpieczenia. I to się zdarza w wielu już powoli branżach. Zwłaszcza to zresztą sami widzicie po Twitterach i tak dalej. Tu płonie, tam płonie, tam tu znowu jakieś centrum, tu jakaś fabryka płonie. To jest maskowanie strat, maskowanie, kreatywna księgowość po prostu pod ubezpieczenia. I tego jest coraz więcej. Idąc dalej, jako że Rosja jest jakby izolowana, ona nie tylko odczuje skutki tej wojny w tym roku, ale także będzie ich odczuwać przez dziesięciolecia. To znaczy, większość, tak naprawdę, no chyba poza te 14 armatą, każdy i chyba jeszcze poza Terminatorem, czyli BMPT, wszystkie najnowocześniejsze konstrukcje rosyjskich wojsk lądowych zostały zdobyte. Co oznacza, jak zostały zdobyte? Zostały na pewno przekazane zachodnim sojusznikom i rozłożone na części pierwsze. Także będąc na przykład, nie wiem, szefem sztabu armii indyjskiej, pakistańskiej, czy zdecydowalibyście się bez naprawdę masakrycznej obniżki na kupienie sprzętu od Rosjan, wiedząc, że każdy potencjalny wróg zna jego słabe strony? No nie sądzę, więc to się będzie odbijać na Rosjanach już nie tyle przez najbliższy rok, tylko przez najbliższe lata. Powoli Rosja tak naprawdę zostanie cofnięta, no tak naprawdę, do wielkiej smuty lat 90. i na to powoli liczę, tylko tak jak tutaj powstało to pytanie, ile ta żaba będzie mogła być gotowana? No odporność propagandy i rosyjskiego jakby narodu, który jest przyzwyczajony do bycia pod butem ostatnie 100 lat pod butem bolszewickim, wcześniej 350 lat pod butem carskim, no okej, no trzeba pamiętać, że Rosja to nie Petersburg i Moskwa, ale Rosja to Buriacja, to Dagestan, to Syberia i tak dalej, i tak dalej. Okej, oni tego może nie odczują, ponieważ no myślą, że i nie mają gorzej, ale powoli będą to odczuwać i będzie coraz, przede wszystkim gospodarka teraz centralnie planowana, tak jak i giełda, prędzej czy później w tym roku to odczuje i liczę na pewien kolaps. Dlatego tak też właśnie mi się wydaje, to jest moja taka teoria, że Rosjanie grają troszeczkę wabank, grają na eskalację, chcą pokazać, że my jesteśmy gotowi do długotrwałej wojny. Okej. I teraz właśnie Zachód robi, sprawdzam, to znaczy wysyłają zachodni sprzęt, który będzie miał serwis. Może nie najnowocześniejszy, może nie liniowy, ale wysyłają zachodni sprzęt, żeby pokazać, że Ukraina nie zostanie bez wsparcia i ona też będzie gotowa na przewlekły konflikt. I z jednej strony nikomu nie jest to w interesie przewlekły konflikt, wbrew pozorom, bo Ukraina na rok 2023 jej budżet spina się tylko dlatego, że 46 czy 48% tego budżetu ma być z wpływów zewnętrznych, czy to będzie Unia Europejska, czy to będą Stany Zjednoczone i tak dalej, granty ogólnie. Zawsze istnieją jeszcze
środki, które zostały zamrożone, środki rosyjskie, czy to oligarchów, czy to rządowe. Już niektóre kraje zastanawiają się, aby je przesłać. Może nie na odbudowę kraju, ale na wsparcie budżetu. Tak jak na przykład Kanada. Coraz głośniej się o tym mówi. Także wydaje mi się, że Ukraina pomimo strat, pomimo tego, że 40% PKB już w tym momencie straciła, będzie w stanie przeżyć na kroplówce. Rosja, czy będzie w stanie przeżyć tylko na ograniczonej pomocy z Chin i kroplówce z Iranu, czy Korei Północnej? Nie sądzę. Marcin, oddaję głos. Przepraszam, strasznie się rozgadałem. Bardzo dobrze się słuchało. Wiesz co, ja ostatnio rozmawiałem z Pawłem Jeżowskim, który specjalizuje się w gospodarce Rosji, i on mi zadał takie pytanie, w sumie zaczęliśmy na Twitterze pisać, później przeszliśmy na Twitter, czy na Discorda i na głosowy, bo lepiej rozmawiać niż pisać faktycznie. I mi powiedział Marcin, słuchaj, bo oni nie wytrzymają 6 miesięcy do roku. Nie ma takiej opcji. Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje z gazem, zobaczyć, co się dzieje z ropą, a jak wiemy, budżet Rosji w 40% składał się z wpływów właśnie z ropy i z gazu, tak? Więc nie wiem, czy tu oprócz tych najważniejszych rzeczy, takich jak gaz, ropa, oczywiście wydobycie jeszcze innych minerałów szlachetnych, daje Rosji jakieś większe wpływy, bo na pewno nie podatki, bo no, z czego ten naród biedny ma te podatki płacić, tak szczerze mówiąc. Z drugiej strony wiemy też, że ten naród rosyjski, on jest przyzwyczajony do biedy, do tego, że no, jak nie ma, to nie ma, trzeba sobie radzić samemu. I pewnie ta gospodarka, jeżeli przejdzie na tryb wojenny i przechodzi już, no nie będzie oferowała zwykłemu Kowalskiemu w Rosji tych rarytasów, do których był przyzwyczajony. Ci, którzy byli przyzwyczajeni, jeżeli mieli kasę, mają kasę, no oni będą to mieć. Czy to będzie z Kazachstanu, czy to będzie z Chin. Ta droga będzie trafiała dla wybranych i tak było, i jest, i będzie. Natomiast zwykły, szary obywatel Rosji nie będzie miał nic, albo będzie miał jeszcze mniej. I na dzień dzisiejszy powiedziałbym tak, żaba się gotuje i gotować się będzie. Pytanie, jak długo wytrzyma zwykły rosyjski Kowalski przy ograniczonym wsparciu państwa, bo możemy od razu powiedzieć, że budżet, który będzie się borykał, a dzisiaj już u Pawła widziałem informację, że Ural spadł do poziomu $50, więc tutaj i gaz leci też na dół, więc te wpływy, jeżeli są były przyjęte w zapisie na rok 2023 w budżecie rosyjskim na poziomie chyba 1000 metrów sześciennych gazu na poziomie $70, dzisiaj mamy spadek, więc już generalnie jest problem, no to będą ograniczać i ciąć wydatki, tak? I gdzie będą ciąć wydatki? Przecież na wojsko, tylko na wsparcie osób cywilnych, czyli gospodarki cywilnej. No i pytanie brzmi, chyba wszyscy zadajemy to pytanie i to pytanie dzisiaj też padło, jak długo Rosja wytrzyma? Ja obliczam, że rok. Po rozmowie z Pawłem Jeżowskim, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, i siedzi w tym, ma dobre informacje, potwierdza, więc tutaj bym się skłaniał do tego, co on powiedział, że maksymalnie to jest rok. Ja myślę, nawet tutaj jest kwestia, wydaje mi się, OPEC. Bo tutaj OPEC tak. Też nie jest zadowolony, tak? Właśnie do czego zmierzam. OPEC Plus tak naprawdę, no okej, na początku konfliktu grali, oni są pragmatyczni. Oni pójdą z tym, z którym będą mieli więcej do ugrania. Na początku no grali na nosie administracji Bidena, która była bardzo nieskuteczna, jeśli chodzi o politykę na Bliskim Wschodzie. Teraz, co zagrają pod Rosjan, którzy tracą wpływy na całym świecie i są izolowani i nie są w stanie sobie poradzić z jedną Ukrainą? Co, dostaną od nich sprzęt za bezcen? Z czego? Z czego oni będą w stanie sprzedać ten sprzęt? Jak sami go bardzo potrzebują. Poza tym, cena ropy już spadła poniżej $80 za baryłkę. Ceny gazu
niedawno na giełdzie w Amsterdamie za megawattogodzinę spadły poniżej $800, czyli poziomu sprzed 16 lutego 2022 roku. Także jedynym kwestia wydaje mi się tutaj być albo nie być dla Rosjan będzie właśnie co zrobi OPEC, ponieważ OPEC może zmniejszyć, zagrać na wydobyciu, żeby samemu sobie odbudować rezerwy walutowe i troszeczkę dać jakby tą kroplówkę Rosjanom do przeżycia, czyli zbustować trochę ceny ropy. Nie wiem do końca, czy tak się stanie, bo to są spekulacje, ale no umówmy się, Rosjanie nie mają możliwości magazynowych. Jeśli nie wyślą gazociągiem, to muszą spalać, ponieważ nie są w stanie tego magazynować. Ropa już jest ograniczona, tak? Z końcem tego roku. Już miano nie sprzedawać krajom, które weszły do poziomu limitu cenowego, ale parę dni później jednak Duma uchwaliła małą furtkę co do tego. Więc to widać, jak troszeczkę się ten domek z karcie powoli wali i wydaje mi się, że... Ja ci powiem inaczej. Mówisz o OPEC. Jak OPEC będzie patrzył na Rosję, która daje na przykład Indiom 25% upustu, czyli zaniża cenę? Jak będzie patrzył OPEC na Pakistan, który, jak mi Paweł ostatnio powiedział, dostał 40% upust i Rosja robi wszystko, żeby po prostu ropę sprzedać. Do tego mamy przecież informacje o problemach z tankowcami w Rosji do przewozu tej ropy, spadek samego wydobycia ropy, zamykanie odwiertów, no i przede wszystkim informacja ze Stanów Zjednoczonych, która ostatnio się pojawiła, odnośnie odbudowy rezerw strategicznych ropy u nich, co świadczy o tym, że ta cena spadła już na tyle, że oni po prostu teraz będą już nie na rynek wpuszczać, tylko będą odbudowywać swoje zapasy. To znaczy, że ta cena jest na tyle niska, że po prostu OPEC i tak nie będzie patrzył przychylnie na Rosję, bo Rosja zaniża im ceny. Więc próba ograniczenia wydobycia przez OPEC ma na celu właśnie ustabilizowanie tej ceny, a Rosja zrobi wszystko, żeby po prostu nawet przy zmniejszonej cenie pozbyć się tego surowca, no bo z nim nie ma co zrobić. Wydaje mi się, że OPEC będzie grało na Chiny, bo to tutaj Chiny chcą najwięcej na tym ugrać, chociażby... Ale widzisz, i teraz to nie ani OPEC, ani Rosja, tylko Chiny będą dyktowały warunki, za ile my kupimy od was. I jeszcze za juany, a nie za... Tak, dokładnie. I także to już była niedawno druga umowa, bo z Katarem na gaz, a wcześniej z Saudyjczykami na rozliczenia w juanach, no nie? I wzmocnienie waluty narodowej, tak? Dokładnie. I nie rubla, żeby nie miał nikt wątpliwości. Znaczy rubel przecież jest zamrożony, nie? No, nie. No tak, ale chodzi o to, że wiesz, kiedyś było, przecież państwa nieprzyjazne miały płacić tylko i wyłącznie w rublach, czyli mamy wzmacnianie własnej waluty. Dzisiaj państwa, które chcą kupić od Rosji, same narzucają Rosji warunki, na jakich oni będą kupywać, z jakim upustem, na jaki okres czasu i prawdopodobnie też i w jakiej walucie. I zrobiły to na przykład Chiny. Ja się zastanawiam, co by się stało, jakby się teraz jakby uwolnili cenę rubla. Oj. Znaczy kurs rubla oficjalny, a czarnorynkowy to jest przepaść. Oficjalny dobija do 80, czarnorynkowy przekroczył 210 chyba za dolara. Ja się tylko Pawła nie zapytałem jednej rzeczy, czy odnośnie giełdy rosyjskiej, czy nadal częściowo działa, czy już w szerokim spektrum, czyli wszystkie firmy. Ale chyba tylko niektóre chyba bodajże są notowane. Powiem tak, nie jestem pewien akurat tego, ale wiemy na pewno, że 43-45% spadki to była norma na całej giełdzie rosyjskiej. Ja tutaj nie chcę przerywać, ale niestety wszystko co piękne musi się kiedyś kończyć, natomiast zapraszam więc was do... Nie chciałem wam przerywać, ale... Prawie 3 godziny wystarczy. Już prawie 3 godziny są, już wiem, że ten materiał będę i tak ciął na 2, więc ostatnie słowo podsumowania, najpierw może właśnie zacznij Maćku. Podsumowania.
Są osoby, które twierdzą, że właśnie mamy do czynienia z początkiem ukraińskiej kontrofensywy. Ja tak na tą chwilę nie przypuszczam i nie ryzykuję takiej opinii. Jesteśmy w momencie, kiedy niezależnie od tego, jakie są daty, czy to są święta, czy nie święta, doszło do zaognienia sytuacji na jednym odcinku frontu, czyli mówimy o froncie bachmuckim, co powoduje, że obydwie strony muszą dokonywać zarówno przetasowań jednostek, jak i podciągania odwodów. Na pozostałych odcinkach frontu sytuacja z wyjątkiem Kreminnej, gdzie się ona troszeczkę ustabilizowała, ale jeszcze nie w pełni, jest stabilna i jesteśmy w okresie wyczekiwania na skutki zmian pogody, które mogą być indykatorem skokowej zmiany sytuacji na bardziej ofensywną z jednej lub drugiej strony w najbliższych tygodniach. A przypomnę, że ten front atmosferyczny, który właśnie wkracza i zmraża wszystko, ma działać na terenach objętych wojną do końca stycznia, czyli dwa tygodnie zdąży podziałać, żeby zmrozić tą ziemię tak, aby mogła działać. Mamy też do czynienia z zdejmowaniem kolejnych ograniczeń w zakresie udzielanej pomocy przez państwa zachodnie dla Ukrainy, co dla mnie osobiście bardziej jest wskazówką ku temu, że poziom mobilizacji rosyjskiej ludzi, sprzętu i gospodarki jest na tyle niepokojący, że należy wzmocnić w poważniejszy niż dotychczas sposób siły ukraińskie sprzętowo, ale też daje nadzieję na to, że rozbudowane wojska operacyjne i rezerwy jednostek armii ukraińskiej będą w stanie lepiej czy to przeprowadzić operację zaczepną i bardziej skutecznie, czy też bronić się przed tego samego typu działaniem ze strony rosyjskiej, aby potem przejść do własnego przeciwuderzenia. To tyle. Ale piękne słowo, indykator użyte. No dobrze, Marcinie, twoja kolej. Słabo podsumowanie. Ja myślę, że tu Maciej powiedział już wszystko, łącznie z tym, co ja bym chciał powiedzieć, bo... Przepraszam. Nie, zabrałeś mi wszystko to, co chciałem powiedzieć, ale naprawdę ja jestem dzisiaj podbudowany tymi decyzjami w sumie, które zaczęły się od Francji i przekazaniem lekkich czołgów kołowych, bo to tak też ładnie nazywają, ale pojazdów i później do dalszej informacji o wsparciu Ukrainy, bo to świadczy o tym, że pewna granica została przełamana, bo przecież jeszcze kilka miesięcy temu w ogóle wszyscy mówili, że nie, żadnych Bradleyów, żadnych maruderów, nic, absolutnie nie ma. Dzisiaj mamy przełamanie pewnej bariery i najbliższe miesiące liczę na to, że padną następne bariery, dlatego że Zachód rozumie i zrozumiał, że jeżeli chcemy pokonać Rosję, czyli w sumie i cały czas Rosja twierdzi, że walczy z Zachodem i Zachód jest zły, więc może w końcu dotarło do polityków na Zachodzie to, że celem nie tylko jest Ukraina, ale i Zachód w szerokim tego słowa pojęciu, ale także to, że z Rosją nie da się inaczej rozmawiać. Zresztą kiedyś spotkałem się z taką informacją, że Rosja rozmawia tylko językiem siły. Jeżeli nie masz tej siły, to z tobą nie będzie cię po pierwsze ani szanowała, ani traktowała poważnie. I dzisiaj w sumie mamy taki przykład tego, co w sumie pokazywano też na Twitterze, na balu noworocznym rosyjskim, gdzie pewne osoby mówiły publicznie, czy się Zachodowi to podoba, czy nie, Rosja się powiększa. Więc dzisiaj powiem tak, jestem podbudowany tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy. Jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na froncie, bo uważam, że dowództwo ukraińskie trzyma rękę na pulsie i robi to, co powinno robić, czyli reaguje na to, co się dzieje na linii frontu, nie ryzykując utraty żołnierzy ani sprzętu i bardzo dobrze. I nie jest to ostatnie słowo, liczę na to, że mróz, który tam właśnie wkracza, da nam jeszcze satysfakcję, abyśmy pocieszyli się tym, że Ukraina pokaże, że jeszcze ma możliwości i te możliwości też będą czasowo wzrastać. Dobrze, dziękujemy. No i Bartku, jakżeś zaczął debatę, takżeś skończ. Twoje słowa podsumowania. Tak, czekamy teraz po prostu na kolejną granicę, czyli czołgi M60 Leopard 1 na Ukrainie. A tak serio, to ja czekam po prostu na tą zimową walkę o inicjatywę,
czyli wykrwawianie Rosjan i punktowe kontrataki i przygotowania po prostu do większej ofensywy ukraińskiej. Czekam na kolaps rosyjskiej gospodarki, co odbędzie się w tym roku, mam taką skromną nadzieję. Czekam na tak wcześniej mówiłem, na ujednolicenie kar za łamanie sankcji, za uszczelnienie sankcji. No i czekam na rozwiązanie tego konfliktu w tym roku. Na to cicho liczę. No dobrze, więc dziękujemy tutaj przede wszystkim gościom Martinowi, kapitanowi Lisowskiemu. Dziękuję także Sawie za uczestnictwo, Gofrowi, który jest w tle i dzielnie monitoruje, żeby ten zapis mógł trafić na YouTube. Dziękuję także wszystkim, którzy tego słuchali i którzy tego będą słuchać na YouTube. No i co, tym samym zamykam dzisiejszy przewód debaty piwnicznej. Życzę wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru.